Cześć, z tej strony Ormando i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Maratonu Gwiezdnych Wojen. Mówiliśmy sobie o książkach, więc teraz pomówmy może o gwiezdnowojennych komiksach. I zacznę sobie odwrotnie, czyli raczej od tego nowego kanonu. Możecie kojarzyć, ja zbieram co miesiąc i możecie wy też oczywiście kojarzyć wydawnictwo Star Wars Comics, które jest wydawane teraz do tej pory. Co dwa miesiące dostajemy nowe komiksy z nowego kanonu, różne serie, te serie się przeplatają, to nie jest do kupienia w księgarniach, tylko w kioskach, albo w Empikach, na dziale prasowym i tak dalej. I to jest oczywiście wydawane przez to, nie wiem czy to wydawnictwo wydaje chyba wszystkie komiksy, bo oni wydają Marvela i DC i Gwiezdne Wojny, wszystko, czyli właśnie wydawnictwo oczywiście Egmont. Egmont? Egmont. Dobrze mówię. Wydawnictwo Egmont. Czy coś się zmieniło? Nie, wydawnictwo Egmont. Przepraszam. Wydawnictwo Egmont. Jakoś mi się z Amber, które wydawało książki, zaczęło mylić. I ten nowy kanon komiksowy, powiem wam, tu na przykład Podameron, to akurat nie jest dobry przykład fajnego komiksu z Gwiezdnych Wojen, ale na przykład postać, komiks Star Wars, czyli ta główna jakby seria, jest naprawdę świetna i naprawdę dobrze się to czyta. A jeszcze lepszą serią jest seria Darth Vader. Naprawdę świetna. Z tego nowego kanonu. Mówię, zdarzają się też takie, że tak powiem, słabsze seryjki, podseryjki, zazwyczaj krótsze i tak dalej, jak chociażby Księżniczka Leia, pomimo pięknej okładki, piękna jest ta okładka z Leją. Czy była też taka podseria, taka miniseria właściwie o Lando Carlizianie, no to nie są one może dobre jakoś specjalnie, ale to nie jest tak, że nie da się tego przeczytać w porównaniu do tego, czym są książki z Gwiezdnych Wojen niektóre. No ale oczywiście komiksy rządzą się troszkę innymi prawami, no bo jednak są krótsze i chociaż mogą mieć fajne obrazki. Więc jeżeli chodzi o te disneyowskie, że tak powiem, pod banderą Disneya, pod banderą Marvela, bo to oczywiście w Stanach wydawane jest pod banderą normalnie Marvela, skoro Marvel należy do Disneya. To wszystko oczywiście się zgadza. I jest też druga seria komiksowa, której nie zbieram, bo w tamtym okresie, kiedy ona zaczęła wychodzić, ja zbierałem tą kolekcję komiksów DC. Jakbym miał żonie powiedzieć, że ja będę teraz wydawać na dwie serie komiksowe, gdzie się pojawiały co tam dwa tygodnie za cztery dychy komiks, to by mnie chyba mieczem świetlnym na drogę z domu potraktowała. Więc tego jej nie zrobiłem, może kiedyś gdzieś tam uzbieram, widzę, że dużo osób to później wyprzedaje i tak dalej, może gdzieś ją uzbieram, ale to są takie pierwsze komiksy z Gwiezdnych Wojen, takie bardzo stare. Ta seria też już się jakoś niedługo kończy, ta komiksów od, nie pamiętam jakie to wydawnictwo, De Agostini czy coś takiego wydaje, bo to takie te serie w twardych oprawach to zazwyczaj tego typu wydawnictwa wydają i może kiedyś to uzbieram, ale to są takie bardzo stare komiksy i boję się, że tak naprawdę poza jakąś taką wartością sentymentalną one pewnie są ciężkie do czytania i mają takie infantylne te historie, no to zresztą to Gwiezdne Wojny, no tam nie oszukujmy się, to nie będzie jakaś ta, ale jednak zestarzały się mocno. O, to tak jak teraz na przykład były te to wydanie, co ja kupowałem od DC, no to tam niektóre te komiksy to takie, o Jezus, ciężko, no ale jak już zacząłem zbierać całość, to już zbierałem. Tak trochę działają chyba te tak naprawdę te kolekcje, że kogoś tam zaciekawimy pierwszym tomem, kupi, a później już mu głupio nie kupować dalej, tak? Więc bardziej pytanie do was, czy wy zbieracie tą serię i jak wy ją oceniacie, czy uważacie, że warto, czy powinienem zacząć ją zbierać i gdzieś tam kolekcjonować. Więc na tą chwilę mamy takie wydawnictwa i mamy też wydawnictwa, akurat nie mam tutaj żadnego przy sobie, mamy też wydawnictwa pod banderą Legend, czyli komiksy, które były wydawane za czasów jeszcze starego kanonu. No i tak jak w książkach mamy takie perełeczki, które się składały na właśnie na te takie najbardziej znane książki ze świata Gwiezdnych Wojen, tak mamy oczywiście perełeczki, jeżeli chodzi o komiksy i część tych perełek, że tak powiem, się pokrywa, czyli są to po prostu adaptacje tych książek,
I chociażby jeden z moich ulubionych komiksów, czyli właśnie Cienie Imperium. On był już też wydany w tej wydawnictwie tych legend. Ja go mam oczywiście w... oczywiście. Mam go w tym pierwszym wydaniu, w, jeżeli chodzi o właśnie Cienie Imperium. Oczywiście chyba pierwsza jednak była gra Cienie Imperium. Shadow of the Empire. Shadow of the Empire, no to jest taka naprawdę klasyka, że tak powiem, jeżeli chodzi o historie gwiezdnowojenne, no bo dostała grę, komiks i książkę. Oczywiście Cienie Imperium. Także historia dzieje się między epizodem 5 a powrotem Jedi, oczywiście, a 6. Bardzo, bardzo fajna historia, lubię ją zarówno właśnie w formie komiksowej, książkowej, jak i growej. Bardzo lubię grę Shadow of the Empire, przeszedłem ją chyba z 10 razy, choć teraz to już ciężko, ciężko się w nią teraz gra, próbowałem ze 2 lata temu, ale też ją wymęczyłem. Wymęczyłem ją i to było świetne. Star Wars Comics, ten, który wam pokazywałem, było też wydawane dużo wcześniej. Ja gdzieś jeszcze te wszystkie tomy, które były wydawane, tu mam jakiś taki jeden przykładowy, który gdzieś dostałem tam, nie wiem, na rynku, bo tu widzę jakieś w ogóle popisane mazakiem coś, czy mi kolega oddał, już nie pamiętam, ale były te wydawane, te tomiszcza, to znaczy tomiszcza, to były takie, to było troszkę takie amerykańskie wydawanie, bo amerykańskie komiksy, te zeszytówki są dużo chudsze i tu właśnie też tak było, w porównaniu do tego, co wychodzi teraz, no to... No to widzicie, no to prawie jakby nie było tego widać, nie? Tutaj jednak zbierają ileś tych komiksów. Takim jednym jest ile? Raz, dwa... No... A, zeszyty. Od 1 do 3 i od 4 do 6. Czyli 6 zeszytów mamy w tym jednym, tak? A tu mamy, nie wiem, czy nawet 2. Chyba nie. Ale było to wydawane wcześniej, jeszcze za starych właśnie, za starego kanonu i też wychodziło co jakiś czas i najpierw wychodziły też trochę grubsze tego typu i wychodziły tam oczywiście też takie historyjki jakieś tam zbiorcze, powiedzmy jakaś jedna krótka i parę zeszytów z jakiejś dłuższej historii i później Egmont to ukrócił, to się chyba przestało widocznie im sprzedawać. I po jakimś czasie wrócili z taką formą krótszą, w sensie z takimi tymi tomikami mniejszymi, tymi zeszytami mniejszymi. Później znowu była przerwa, no i wychodzi nowy kanon teraz, tak, w tej formie, który wam polecam. Pokażę wam swój pierwszy komiks z Gwiezdnych Wojen, pierwszy komiks jaki miałem, czyli Mroczne Imperium 2. Była taka seria Mrocznego Imperium, która była taka bardzo, że tak powiem, charakterystyczna, jeżeli chodzi o rysunki. Cam Kennedy, artysta, przekład, no tak, Cam Kennedy, tak się chyba nazywał rysownik, choć nie kojarzę tego nazwiska, ale bardzo charakterystyczna. Mam ten tom, mam ten zeszyt w opłakanym stanie, jak widzicie. On nie ma nawet tylnej układki. A był to komiks, który rodzice mi kupili, jak wjeżdżałem na kolonie. Po prostu, żebym tam w wolnym czasie mógł sobie poczytać Gwiezdne Wojny. I mi ją kupili i pamiętam, że ja przeczytałem sobie ten zeszyt. No wiadomo, to zeszyt nie jakiś długi, na takim papierze jak strajtaśma. Nie jakiś długi i dałem koledze, z którym byłem w pokoju. Dałem go do przeczytania, a on skubany, no myślałem, że go po prostu tam uduszę. Wylał jakąś kolę na niego, bo położył ją koło swojego łóżka i tą kolę tam rozlał i to się wszystko posklejało. Ja to ratowałem taśmą klejącą, tutaj widać i tak dalej. Ale widzicie, tu są takie dosyć charakterystyczne rysunki, ta paleta barw zwłaszcza taka charakterystyczna. O, widzicie, tutaj mamy Boba Fetta i jego Slave One. Czy jest tu Luke? Tak charakterystycznie bardzo miecze świetlne były rysowane, że miały taką bombkę od rękojeści i dopiero później ostrze i tak dalej. A sama to była bardzo dziwna ogólnie historia, bo tutaj, tylko nie pamiętam, czy te drugie cienie, bo to były Mroczne Imperium i było Dark Empire chyba 1 i Dark Empire 2, jakoś tak. Kosmicznej sagi ciąg dalszy, tutaj, że Luke przechodzi na ciemną stronę mocy, że Palpatine ma klona, ale takiego w młodszej wersji, no bo jak się klonować, to nie jako stary dziad, tylko jak miało się, było się, że tak powiem, pięknym i młodym. No tutaj już tak dokładnie nie pamiętam całej tej serii, ale pamiętam, że po pierwsze na początku ona mi się dosyć nie podobała. Twarze troszkę rysowane jak u Franka Millera, nie wiem czy zauważyliście.
No to Chewbacca i tak dalej. I taka dosyć charakterystyczna ta kreska, zwłaszcza to jeszcze to malowanie takie bardzo charakterystyczne, w sensie kolorowanie tego wszystkiego. I to, jak byłem młodszy, nie podobało mi się, w sensie nie podobał mi się ten styl. Ale teraz go bardzo doceniam, bo mało jest tak charakterystycznych jednak komiksów w uniwersum Gwiezdnych Wojen. No i jeszcze chciałem opowiedzieć o takim zbiorze, bo kiedyś wydawnictwo Amber nie dość, że wydawało książki z Gwiezdnych Wojen, to też otworzyło taki swój oddział komiksowy i wydawali w twardych oprawach. Takie cienkie tomiszcza w twardych oprawach i w dodatku podzielone na trzy. Jeden tom to były trzy takie. I super cena, 20 prawie złotych, bez 20 groszy. W ogóle teraz nikt takich cen nie robi, 19,80. No, ale to była super cena, 19,80, więc tak naprawdę jak chciałeś jeden tom, powiedzmy, Dziedzica Imperium, bo to były adaptacje komiksowe książek Timothy'ego Zana, no to wcale płaciłeś prawie 60 zł, a nie wcale 20 tam niecałe. I Ciemna Strona Mocy też w trzech, oczywiście rozbita na trzy, ale chciałem to mieć, bo byłem wtedy wielkim fanem ogólnie Timothy'ego Zana, tej trylogii Trauna, którą tak wielu w formie książkowej chwali. I ja bym raczej polecał wam formę książkową niż komiksową, bo te komiksy są paskudne. Już nie chodzi o historię, bo historia jest okej, no bo to jest, że tak powiem, ten, ale no powiedzcie mi, co tutaj Luke robi? Tu, na tym, tu. Co tu robi Luke? Jakby wyciąć to z kontekstu, to dosyć mogłoby być, że tak powiem, dwuznacznie. Ale cała historia jest jak najbardziej fajna do poznania, no może nie polecam jej adaptacji tej komiksowej, zresztą nie wiem, czy te adaptacje komiksowe wydawane są w formie tych legend przez Egmont, to wy mi musicie powiedzieć, bo ostatnimi czasy raczej nie kupuję komiksów z Gwiezdnych Wojen, no poza tą serią właśnie, która wychodzi do kiosków raz na dwa miesiące. I to wam jak najbardziej polecam, bo tam są naprawdę fajne historie, fajnie wprowadzona na przykład postać Doktor Afry, w ogóle fajna postać, takiej archeolożki kosmicznej, która w sumie jest troszkę do wynajęcia, taką i tam z Darthem Vaderem działa, i dla rebeliantów działa, tutaj bardzo, bardzo fajna postać, którą... Chyba jedyna postać, którą komiksy z Gwiezdnych Wojen jak na razie tak wykreowały same, że nie jest to jakiś tam, wiecie, tak jak Traun wyrwany ze starego kanonu, tylko właśnie postać wymyślona typowo dla tego nowego kanonu, w dodatku w wersji komiksowej. Krąży plotka, że Disney planuje zrobić serial o Doktor Afrze i no, byłbym za. Bo Doktor Afra to naprawdę fajna postać, więc jeżeli gdzieś dostaniecie właśnie tom, bo chyba był już pierwszy tom tej solowej serii, ale ona w serii Darth Vader się pojawia, która jest naprawdę świetna. I to są jak na razie moje ulubione właśnie. Doktor Afra, Darth Vader i ta główna Star Wars to są chyba najlepsze do tej pory z tego, co u nas w Polsce zostało wydane. Także dajcie mi znać w komentarzu, czy czytacie komiksy z Gwiezdnych Wojen, jakie są wasze ulubione, czy zbieracie te wychodzące właśnie w tych twardych okładkach, te stare, pierwsze marvelowskie, bo to kiedyś też Marvel wydawał. Później oczywiście Lucas miał swoją firmę, tam Lucas Books chyba, to oni książki pisali, czy komiksy też wydawali. Czy dla Dark Horse, chyba Dark Horse robiło kiedyś... Czy to wydawnictwo Dark Horse? Oczywiście na tych polskich okładkach to nigdzie ci nie napiszą, że to... Kto to robił, tak? A, tato w ogóle było wydawane przez TM Semik jeszcze. To sławne, co wiele osób kojarzy. Z którego to jest roku? Wydane są 6 razy w roku. Star Wars Gwiezdne Wojny wydane są 6 razy w roku, czyli też co drugi miesiąc. Tak, i Dark Horse 95-97. Dark Horse. 97. To jest komiks 97 roku? No to faktycznie. No faktycznie. 97 rok. Wspomnienia i nostalgia. No tak, bo ja byłem na koloniach, to musiałem być wtedy młody. No dobra, dziękuję wam bardzo. W takim razie pamiętajcie zostawić komentarz a propos tych pytań, co wam zadałem. Bo jestem sam ciekaw, jak to w tej chwili u młodzieży, znaczy u innych wygląda zbieranie właśnie komiksów, czy też we wcześniejszym odcinku książek, czy czytacie to. Jestem bardzo, bardzo tego ciekaw. Trzymajcie się, do zobaczenia jutro. A co jutro?
Zobaczymy. Niespodzianka. Jeszcze po prostu nie wymyśliłem, który temat będzie jutro. No dobra, bo jestem już troszkę zmęczony. Wiedźmin się sam nie obejrzy. Bo nagrywam to w sobotę, kiedy jeszcze nie obejrzałem Wiedźmina. Także dzięki wielkie, trzymajcie się i niech moc będzie z wami.